Przygotowane przez Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wydarzenie wieńczy rok Jana Nowaka Jeziorańskiego w Polsce. Ta inicjatywa Senatu zmierzała ku temu, aby w taki właśnie sposób poprzez ogłoszenie roku imienia, czy roku Jana Nowaka Jeziorańskiego go przypominać, honorować, a przede wszystkim wiedzę o tym wielkim dziele Jana Nowaka Jeziorańskiego dla sprawy polskiej wolności, niepodległości, demokracji przekazywać młodemu pokoleniu. To jest mój ojciec, to jest powiększenie swego. Nie ma podobieństwa, prawda? Sylwetkę żołnierza AK, kuriera, emisariusza, polityka i dziennikarza przypomniano w filmie o Janie Nowaku Jeziorańskim w reżyserii Jolanty Chojeckiej. Zaczęliśmy właściwie późno, ponieważ gdzieś pół roku przed śmiercią Jana Nowaka Jeziorańskiego robić z nim długi wywiad. On już nie miał nawet siły długo z nami rozmawiać, to się rozkładało na wiele dni i widzimy to, co powiedziałam we wstępie, widzimy takiego starszego, miłego pana, łagodnego, troszkę już schorowanego i to nie jest prawdziwy obraz Jana Nowaka, bo Jan Nowak to po prostu był szarżujący byk, to był człowiek tak pełen energii, no Bóg mu jej nie poskąpił na szczęście, że zupełnie inny obraz się wyłania z przeszłości. Na sesji inaugurującej konferencję bardzo licznie pojawiły się osoby związane z Radiem Wolna Europa, dumne z faktu, że mogły pracować w tej legendarnej już dziś rozgłośni. Działo się to wszystko tu i w tym miejscu i przez tych ludzi i im się należy hołd, im się należy uznanie, ale przecież tak naprawdę niewielu by wiedziało, niewielu by w świecie słyszało, a nawet i w Polsce informacje o tym, że są jakieś grupy, które podejmują walkę o wolność i niezależność naszego kraju, by wiedziało, gdyby to nie szło przez naszą stację, przez rozgłośnię polską Radia Wolna Europa. Choć Radio Wolna Europa już nie nadaje, do wielu cennych audycji można dziś bez problemu dotrzeć za pomocą portalu Polskiego Radia. Możemy bez zagłuszania, bo trzeba powiedzieć, Wolna Europa była ostro zagłuszana przez komunistyczne służby zwalczania zachodnich stacji radiowych. Dzisiaj można bez zagłuszania posłuchać również takich głosów wielkich twórców, którzy na emigracji, z emigracji nadawali do Polski, jak Herling Grudziński, Czapski, Gombrowicz, Tyrmand. No, tych nazwisk jest cała masa. Pierwszy dzień konferencji zakończyło otwarcie wystawy zatytułowanej Na antenie.